Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Adventure Time Tower Defense. No i cóż, lecimy sobie dalej. Dzień drugi. O, dwa White Orby. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle nagród dostaniemy. Chciałem zobaczyć, czy za dzień trzeci może też od razu mogę odebrać, ale chyba tak dobrze nie ma. Zobaczmy, o proszę, od razu się te White Orby, znaczy nie White Orby, Wish Orby, przepraszam, czyli Orby Życzeń. Uncommon. Aha, to jest towarzysz, tak? No dobrze, słonik jakiś z jabłuszkiem. A tutaj mamy... To też jest towarzysz, to jest trinket. Dodaję plus jeden do przebijalności. The businessman... No to ciężko stwierdzić, wezmę sobie ciebie, bo jest uncommon. Więc dlaczego nie? Keep. Aha, ja mogę... A nie, okej. Dobra, nieważne, bo widziałem, że można tam poświęcić jakąś kartę w zamian za te odłamki. Czekajcie, wyciągnę sobie jedną słuchawkę. Ostatnio widziałem, ktoś się mnie pytał w komentarzach. Filip, dlaczego ty masz tylko jedną słuchawkę w uchu? Ano dlatego, że nie słyszę siebie, jak mam dwie słuchawki w uchu. Weapons. Range plus 5%, plus 1 za każde dwie gwiazdki, ciekawe. Dziękuję. Hot Dog Knights. Placed within range of equipped character pop 5 more balloons before exploding. Ciekawa sprawa, ale weźmiemy sobie weapon. Okej, okay, może być używany przez Jake'a i tylko przez Jake'a, bo na razie, znaczy tam jeszcze przez parę postaci, ale żadnej z nich nie możemy, jeszcze nie mamy. Craft. Chyba nic nie mogę skraftować, bo to za te odłamki, a ja na razie tych odłamków tylu nie mam. Epic Wish Orbs, available now. Okej, okay, to są do kupienia, tak? Rozumiem, bo widzę po tej ikonce sklepu, że można za złotóweczki kupić prawdopodobnie. Okej, okay, gdzie ja bym chciał dzisiaj się przejść? Tu widzę jedną czaszkę, więc spróbujemy sobie na tej jednej czaszce, ale zanim to, oczywiście... Ojku, ale machnąłem głową tak nagle. Uzbroimy Jake'a w nowe przedmioty. A między innymi do nich należy instrument. No tak, to jest jego equip. W takim razie, ile on ma tych gwiazdek? Aha, na razie w ogóle nie zebraliśmy klopsików, bo meatballs to chyba... Nie wiem, mięsne kulki. Ale możemy dać mu towarzysza, jakim jest świetny słonik. Co on robi? Info. It's overtime. Okej, okay, tworzy healing pies. Kawałki, leczące kawałki overtime. Slow attack speed. Okej, okay, damage 2. A co ciekawe, jakie mają pozostali. Jaki na przykład damage ma... Finn, nie? Mówiliście mi też, żebym czytał... Że mówił do nich po nazwach, a nie postawię sobie go. Ktoś mi też zwracał na to uwagę, że mówił po nazwie. On ma damage 1, a jaki damage ma Ice Knight? On ma pewnie malutki damage. Też 1. A jaki damage ma ulepszony Finn? 1. Sam jedynkowi. Dobra, nie przedłużam, bo przedłużam. Nie przedłużam, bo przedłużam. Zajmijmy się może, myślę, że tutaj, gdzie mamy jedno... O, gdzie to jest? To jest tu? Okej, okay. Piracka jakaś mapka, zajmijmy się piracką mapką. Okej, okay, lećmy sobie tu. Kapitan Kissy is... stranded. Nie wiem, co to znaczy. Recover her ship so she can join the battle. Okej, okay, dobra. Lecimy, zobaczymy jak to wygląda. On się śmieje, ona powiedziała poop. Poop to chyba kupa. Jeśli się nie mylę. Max, what are you doing here? Never mind me. What happened to your ship? Okej, okay, no wiadomo, Cassie się pyta. Cassie się ogólnie pyta, co tu robi Max, a on mówi, że nieważne, co się stało z twoją łódką. She be swimming with the fishes. Co to jest za czas w ogóle w języku angielskim? To nie jest continuous zwykły. Nie wiem. Pływała w wodzie. Znaczy pływała z rybami w czymś tam. Czy się zatopiła? Max, proszę nie sugeruj tego. Uratujemy, nie wiem jak to powiedzieć, twoją łódkę. Kissy. Casey bardziej, chyba. We may even discover some booty down there. Nie rozumiem za bardzo. Ale tak, o nie. Czy my tu w ogóle będziemy... No, zacznijmy może od normala, co? Graliśmy sobie na razie na normal, to znaczy na tym najprostszym trybie.
To może przy nim zostańmy. Okej. Dobra, nie, raczej nie będzie problemu. Postawmy Fina, od niego sobie zaczniemy. W sumie najlepiej jakby on stał gdzieś tu, nie? Ale postawimy go tu. Mamy też ciebie. Już nie pamiętam do końca blisko kogo ona musiała stać, wiecie? Tak to jest. Chwilę sobie zrobiłem przerwę od tego Adventure Time'a i już nie wiem co się dzieje. Tu w sumie nie ma jakiegoś złotego pomysłu, gdzie co można postawić. Można na pewno ciebie tutaj. Long range, dzięki temu będzie miała jakby, wiecie, ona będzie biła baloniki, które lecą tu, ale również ten. Także Maxa sobie postawimy tutaj. Okej, Maxa postawiam, bo myślałem, że może te dart małpki, które są towarzyszami. Okej, informacja o tobie, wodna coś tam. Wodna nimfa, nimfa wodna, o. Nimfa wodna, dobrze. Target, niech będzie first, zostanie na first. Faster, czy może zwiększyć zasięg? Zwiększy zasięg sojusznikom, weźmiemy sobie. Fina jest warto ulepszać, on jest dosyć mocny sam z siebie. Ogólnie nie oglądałem Pory na Przygodę jeszcze, tak między odcinkami, między nagrywkami nie oglądałem Pory na Przygodę, także wybaczcie. Po prostu ten, po prostu no jakoś ten, jakoś zbytnio, nie wiem, nie miałem czasu. Ja się trochę zapomniałem, a i tak też pisaliście mi, że zbyt wielu smaczków takich na razie nie było, przynajmniej do tej pory. Więc też zbyt dużo nie straciłem, jeśli chodzi o... O takie wiecie, rzeczy, które po prostu trzeba rozumieć, Spory na Przygodę, to podobno za wiele nie straciłem, ale... Ale i tak wydaje mi się, że warto, żebym się chociaż z jednym odcinkiem zapoznał, szczególnie, że kumpel mi mówi, że Spora na Przygodę jest świetną kreskówką. Więc dlaczego miałbym się nie zapoznać? Okej, powiem, przydałoby mi się coś, wiecie, jakieś triple darcy czy coś... Okej... A, już to kupiłem. Dlaczego Max ma... Czy ja nie miałem odblokowanych tych ulepszeń? Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że ja miałem odblokowane te ulepszenia. Okej, dobra, muszę po prostu kupić. No dobra, rozumiem. Muszę jakby po prostu kupić. Wymagane było jeszcze jakieś ulepszenie, jakby, żebym mógł sobie to... Aha, to muszę. I tu będę miał... Okej, to na tym mi bardziej zależy. Bo tutaj jest, że widzą kamo, a tu, że będą w stanie rozwalać pancerz. Będę miał wtedy defensywę przed wszystkim. Więc jakby trzymam z tym pomysłem, żeby mieć defensywę przed wszystkim. Okej, Finn się świetnie sprawdza na szybkie baloniki. Tu już powolutku robię jeszcze 350 i będzie defensywa przed wszystkim, co tu może mnie spotkać. Mam jeszcze jakąś czarodziejską różdżkę i niszczenie ceramików, tak to w każdym razie wygląda. Nie mam pojęcia, jak to mam interpretować. Ogólnie mogę być trochę zmęczony, bo jest godzina w pół do drugiej w nocy, jak to nagrywam, ale... Jakoś tak dzisiaj siedziałem i naprawdę masę materiałów nagrałem, nie wiem, jakoś taka motywacja mnie złapała, taka chęć do nagrywania, nie wiem jak to, bo czasami tej chęci brakuje, powiem wam szczerze, to różnie bywa. Czasem mi się tak mega chce nagrywać, a czasem mi się w ogóle nie chce nagrywać, i to jest, chyba tak jest ze wszystkim, Nawet jak coś bardzo lubicie, to macie takie dni, że wam się po prostu nie chce tego robić. Nie wiem, no nawet jak uwielbiacie słodycze, no to wiadomo, że no nie zawsze te słodycze, nie jesteście w stanie ich jeść 2-4 na 7, chociaż myślę, że niektórzy to by pewnie dali radę. Okej, dlaczego ona sobie nie może tu pływać? Aha, może, dobra, bo jest, okej, fajnie. Ale ona była jeszcze jako, towarzysz, pamiętam, ta... Ona coś tam miała, że jak się bliżej kogoś postawiło, czy to może nie ona, nie jestem pewien. All characters in the same body of water attack faster. Okej, czyli in the same body of water. Okej, czyli wszystkie charaktery, wszyscy bohaterowie w wodzie atakują szybciej. No fajnie, tylko że to mi jest absolutnie niepotrzebne, bo ja nie mam bohaterów w wodzie. A w wirze nie można jej postawić. Zobaczmy, jak ona działa. Okej, no coś tam falami kopię. Kopię falami, także bardzo się cieszę. Weźmy Mordarts. Okej, requires, okej, to wymaga już trzeciego poziomu, a ja trzeciego poziomu no niestety nie mam i pewnie prędko mieć nie będę. Dobra, lecimy sobie oczywiście dalej, no już prawie jesteśmy w połowie, więc w sumie całkiem spoko. Ten zamrażający król to jest raczej bez sensu, żeby go stawiać, no bo tutaj to nie wiem. Może wodę zamrozimy i zrobią kostki lodu.
Brzmi jak kreatywny pomysł. Fajny jest ten robocik, co tu wyskakuje z tymi rundami. No tu nie idziemy, już ustaliliśmy, że tu nie ma po co iść. To na Moaby, no sam nie wiem. No raczej Moaba bym się nie spodziewał na Easy. Ta ma duży zasięg. To można tu postawić na przykład. Tylko pamiętam, że był jakiś bohater, że w pobliżu, jak się postawiło go w pobliżu tej księżniczki. Ale ja niestety nie wiem. Nie pamiętam już, która to była bohaterka, że właśnie chyba ona, że jak się w pobliżu, jak się postawiło, to zyskiwała prędkość ataku. Albo jakieś takie itemy kupiłem. No już nie pamiętam, będę musiał sobie za chwilę przypomnieć. Pamiętam, że coś tam było. Okej, okay, Jake'a możemy akurat sobie postawić tu, bo on ma mały ten obszar ataku, a tutaj będzie zawsze dobijał tych, co jednak uda im się jakoś przedostać. Chociaż no, jak odkąd ją tu postawiliśmy, to wszystko idzie naprawdę spoko. Increases blast radius of gum attacks. Okej, okay, czyli zwiększa obszar. Remove camo and regrow. Okej, okay, weźmy sobie to remove camo, żeby usuwała kamuflaż i regenerację. O, zobaczcie. Teraz jak balonik dostanie, to od razu traci regenerację. To jest moim zdaniem spoko sprawa. Ma Preeper, no, chyba niepotrzebne, na razie ulepszę pod to stunowanie balonów. No ten Easy jest Easy w miarę, może coś spróbujemy sobie na Medium później. Tylko nie mam za bardzo zbyt dobrej taktyki na Moaby, więc będę musiał sobie coś ogarnąć takiego, żeby wiecie, te Moaby jakoś... Gloom Science. Okej. Clay robi większy damage dla Moabów i przeciwko Moabom i ceramikom, spoko. To zawsze wiecie, jakby jakiś Moab jednak się tu przypałętał, to zawsze będę mógł klepać większy damage przynajmniej. Ciekawe, kto ma najwięcej... Okej, ten 1600 zadał, a Finn? 1300, okej, znaczy proszę, Max zadał najwięcej damage'a. Przepraszam, że ciągle mówię ten, ale będę starał się tak, będę starał się nad tym pracować. Ktoś mi napisał, żebym nie mówił ten, tamten itp., tylko właśnie, żebym mówił po nazwach. Ale nie wiem, po co to powtarzam, bo już to dzisiaj mówiłem. Okej, chyba korzystniej to będzie wyglądało na nagraniu, jak będę miał słuchawkę jednak w tym drugim uchu, wiecie? Jak mi się wydaje, że jednak to będzie korzystniej ciutkę wyglądało na samym nagraniu. Okej. Dobra, 1000 golda, więc w sumie mógłbym coś z tym zrobić kreatywnego. Okej, trochę camo, ale spoko, no to camo zostanie zdjęte. No, jak camo leci, to przyznam się szczerze, trochę jednak ten... Wow, to jest to, co kupiłem za 800. Widać od razu, taki... Level complete. Bardzo fajnie, dostaliśmy skrzynkę. A w skrzynce trochę końców, trochę gemów. O, meatballsy mamy. Oj, Wish Orb jakiś nowy. Trzeci poziom, fajnie. Fajnie, fajnie. Oczywiście... O, mogę podwoić nagrody oglądając reklamę. W sumie brzmi spoko, ale nie będę tego robił. Bierzemy sobie te Wish Orby. Jakbym nie nagrywał, to bym obejrzał, ale tak to jako, że nagrywam, no to wiecie. Okej, to są wszystko dla Jake'a instrumenty. Range plus 2%, Pierce plus 1, Range plus... Też nie, w sumie widzę, że... Ale to prawdopodobnie jest dla Jake'a. Candy Shotgun. No weźmy sobie tego z Candy Shotgunem, to będzie kolejny towarzysz. Keep. Discard oczywiście, nic stąd nie chcę. Home, nic nie chcemy kupić, ani skraftować. Okej, okay, kurczę, jeszcze raz, dwa. No jeszcze trochę tych mapek jest do zrobienia. Dobrze, dlaczego nie? Oczywiście na razie na normalu, tylko chciałem jeszcze przejrzeć parę rzeczy. Okej. Okay. Tu mam ciebie, jakie mam przedmioty na nim? Czy ja w ogóle mam jakieś przedmioty? Trinketów nie mam żadnych. Okej, nie mam po prostu żadnych dla niego, więc to też jakby sprawa jest prosta. Nie mam w ogóle bananów. Czekaj, czy mogę zobaczyć gdzieś, gdzie zdobywać te... Do ich levelowania. Niestety nie mam pojęcia. Okej, samolotu też niestety nie używam. Kto nie ma towarzysza? Ty nie masz towarzysza. Info. Sprint damage, o, obszarowy. Właściwie bardziej rozsmarowywujący się damage. Tak bym to wytłumaczył. Weapon, ty nie masz żadnego weapona, nie mamy dla tej księżniczki. Weapon, dla ciebie też niestety nie mamy weapona. Ale może mamy towarzysza, też niestety nie mamy. Także bardzo mi smutno. O, i co tu jest napisane? Przy niej. Info. Okej, nie pamiętam, nie wiem co, nie,
Ciągle mam takie wrażenie, że czegoś... Weźmy słonia do niego. O, daliśmy... A, tego meatballsa zjadł z automatu. Okej, dobra, to dużo ułatwia w sumie. Dobra, no nic więcej nie mamy, więc musimy lecieć tak jak jest. Aha, normal hard extreme, okej. No dobrze, na razie spróbujmy jeszcze na normalu dzisiaj, co? Może w kolejnych odcinkach jakiegoś harda pokombinujemy, jak też między odcinkami sobie pogram. Okej. No dobra, aha, jeszcze kółko robią, ojejku. Dobra, to nie będzie raczej trudne. Postawmy sobie Fina, no i lecimy z tematem. Finn na początku jest w stanie bardzo dużo zrobić. O proszę, możemy dwa upgrade'y mu kupić na start. Prędkość ataku oraz troszeczkę wzmocnimy jego mieczyk. No tu chyba jest najlepiej stawiać te, tak mi się wydaje, że chyba jest najlepiej stawiać tych... Okej, on kosztuje 600. Ale ma ten Spirit Damage, nie? Ciekaw jestem w ogóle, jakie on ma umiejętności. Okej, strzela 4 strzałami co atak, 5 i pewnie 6, no spoko. Brzmi całkiem ciekawie, ale jestem ciekaw, jak on, w sensie, jak wyglądają te jego ataki. Na pewno potrzebujemy czegoś, wiadomo, kamo, pancerz, te sprawy już... W sumie tu nie, na razie nie ma czegoś takiego jak kamo, pancerz, przynajmniej do tej pory się z kamo, pancerzem nie spotkałem, ale jednak wiecie, jak to się mówi, lepiej dmuchać na zimne. Lepiej dmuchać na zimne. Dobra. Kogo ja będę mógł postawić? Chętnie bym postawił Jake'a, wiecie? Lubię go, ale z drugiej strony na to kamo zbytnio nie pomaga, więc może postawmy tą za 650, która spowalnia. Ona jest całkiem spoko, w sensie zdejmuje. Chociaż z drugiej strony ona zbyt dużo tego kamo nie zdejmuje, to też się z tym trzeba liczyć. Ona zbyt dużo, ona wiecie, średnio obszarowy ma ten atak. Może trzymajmy się raczej standardowo i zainwestujmy w maksa. Można by go nawet tu postawić. I tak będzie miał zaraz zwiększony zasięg. Zaraz to za 150 mogę kupić, to jeszcze będzie miał większy. I bierzemy sobie to. Również to za 225, żeby jak najszybciej ten pancerz móc atakować. Niestety nie wyuczyłem się, w której rundzie tutaj ten pancerz się pojawia. Myślę, że to kwestia czasu. Pozwólcie, że napiję się swojej herbatki. Z łyżeczką się nie powinno pić, pamiętajcie. Można sobie oko wydłubać. No dobra. No dobra. To lecimy sobie dalej. 350. Okej, no dobra. No to za dużo sobie kupić nie mogę. Runda 9, no dobrze, dobrze. Zwiększony zasięg i widzenie kamo. No dobra, ale to jeszcze daleka droga. Chociaż tu już będę miał, okej, jeszcze 3 upgrade'y. Kurczę, ale w sumie to jest drogo, bo wiecie, to jest tak naprawdę... Ja tutaj dosyć sporo wydaję, żeby dotrzeć jakby do tego. Wezmę te Mordarts. Wprawdzie to niby nie jest po drodze, ale może się przydać. Tak patrząc na to, co się tu aktualnie dzieje, to myślę, że... Niech zyskają trochę na zasięgu. Dobra, no myślę, że Jake bardziej by mi się przydał, wiecie? Jest trochę lepszy, w sensie w zwarciu. Takie mam wrażenie, że Jake się sprawdza ciutkę lepiej. Możecie mi napisać w ogóle, kto tutaj jest według was najmocniejszy, jak macie już jakiegoś faworyta. Bo widziałem, że wy to już dużo dalej tutaj dotarliście ode mnie, przynajmniej tak pisaliście w komentarzach. Ja wam wierzę, więc... 13 runda, okej. Okay. Jeszcze nie leci żaden balonik z kamuflażem. No oczywiście to też pewnie zależy od poziomu trudności, więc... Nie wiem, czy jest sens, żebym ja, wiecie, starał się tego wyuczyć aktualnie. Okej, świetnie. W tym momencie całkiem okej, będziemy sobie radzić. No niestety, triple dartsów nie mamy. Wymagają trzeciego poziomu. Zanim ja wbiję trzeci poziom, muszę jakieś banany zdobyć. No to jest wszystko w sumie kwestia tego, ile ja tych wish orbów będę zdobywał, tak naprawdę. Można by kiedyś zrobić, chociaż nie, bo one się tu otwierają z automatu, bo chciałem zrobić taki opening tych wish orbów, ale niestety chyba się nie za bardzo da. Tak w sumie. Okej, ciebie nie można nigdzie postawić, bo... A nie, jednak można. Nie wiem, czy ona się opłaca, czy się nie opłaca. Co ty robisz, kolego? Aha, to był ten, co tam coś niby leczy, czy jakoś tak. To nie wiem, czy się chce w ciebie pakować. Wolałbym pójść w Jake'a na przykład. On jest spoko. Stawiam sobie Jake'a. Pyk, egg, X-Food, czyli pięta... X to siekiera chyba. Tak można, Axe to się chyba czyta. Nawet nie jestem pewien, jak to się czyta. Jeśli mamy 4. Okej, regrow serduszka, fajnie. Fajnie. Co tutaj w ogóle, co mi to daje?
bigger and more powerful. Okej. Daję małego boosta do ataków i umiejętności. Może ja bym sobie na to pooszczędzał, bo to jest fajne. W sensie to było to takie całkiem zaraz. O, to jest to. Pyk. Taki. Zostawia taki dziwny ślad. To są takie odgłosy pierdnięcia. A, no i to zresztą prawdopodobnie to jest. Jake uses his butt to push the balloons back. Okej, używa swojego pierdnięcia do odsunięcia balonów z tyłu. Do tyłu. To brzmi niepokojąco. Mam nadzieję, że to dobrze przetłumaczyłem. Dajmy tego z tym obszarowym atakiem. Chyba na razie idzie całkiem znośnie. 25 runda. Kamo? Mamy coś, co bije kamo? No jasna sprawa, ale niestety tylko jedną postać, więc jeżeli tego kamo za dużo poleci, to może być trochę przypał. Ale spoko, jest jeszcze ona i ona jest w stanie zdejmować kamo. Okej, tutaj 700 musimy dozbierać. Oj, to nie wiem, czy... Nie no, nie mogę się skupić, jak ja słyszę ciągle dźwięk tego... Nie wiem, pierdnięcia. Nie mogę się skupić na tym, co do was mówię. Dobra. 700, no najdroższe ulepszenie, jakie aktualnie możemy kupić, ale wydaje mi się najlepsze. Attacks remove camo and regrow, no. Kurczę, też z tym pancerzem, no. Nie jest łatwo, ale okej, weźmy sobie też obszarówkę, żeby to... O, finish. Jakiś achievement dostałem. Okej, dużo regrow, dużo regrow białych, ale na szczęście, no, ja regrow zdejmuję, więc bardzo fajnie. Okej, na easy w 30 rundzie leci po prostu trochę kamo. Dobra, spoko. Jeszcze to za 400 bym kupił, żeby był jeszcze większy rozprysk. Patrzcie, nawet jeżeli nie jestem w stanie bić balonów z pancerzem, to jak ona trafi te balony, to i tak zdejmuje regrow. Ciekawa sprawa. Okej, będziemy mogli chyba też otworzyć jakąś taką większą skrzynkę. O, jest ten Wish Orb, spoko. Jest jeszcze ten dla Fina. Fincakes. Fincakesiki też mamy, więc jakby jak najbardziej spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, otwieramy. Co my tu mamy? Choose your loot. Weapons. Co ciebie mamy? Po co mi to? Range plus 10%. Plus 1 damage to shield balloons, czyli do jakich baloników shield? No shield to są z tą... Z tarczą, ale w sensie jakby, ale nie kojarzę, jakie to balony, w sensie z tarczą. Nie wiem co to jest, ale na pewno wziąłem broń, bo jednak broni mi trochę brakuje. Okej. Ostatnią mapkę, dobra, przejdźmy sobie teraz. Od razu tylko dajmy komuś tę brońkę. Aha, tylko ty możesz ją mieć, tak? Spoko, nawet gra mi od razu proponuje. Info, bez żadnego damage'a większego, tylko po prostu większy zasięg i to w sumie dużo większy. Bardzo mnie to cieszy, normal oczywiście, na razie nie porywamy się na hardy, myślę, że pogramy w kolejnym odcinku. O nie, nie będzie reklam. Wyłączyłem, wyciszyłem grę na chwilę, no bo wiecie, po prostu nie ten... Nawet w ogóle ja nic nie widzę tutaj, w sensie leci reklama, ale ja jej nie widzę, jest ciemny ekran. Mogę wam pokazać, co widzę. Tyle widać. Także nie wiem, czego to reklama, ale... Dobrze. Wróćmy sobie do gry. Czekajcie, włączę wam dźwięki z gry. Okej. No dobrze. No dobrze. No moje, nie chcę po prostu z tymi reklamami, że wiecie, wrzucam... O, fajnie, widać to na nim. Spoko, fajnie to wygląda. Że wiecie, wrzucam wam film, na którym są reklamy. W sensie w trakcie filmu, takie YouTube'owe, wstawione. I jeszcze dodatkowo, no, jakby lecą reklamy jeszcze w samej grze. No to jest trochę chyba za dużo, nie? Chyba trochę za dużo. A, coś się tu... A, dobra, bo one zaczynają tamtędy. Wlatują najpierw stamtąd. To bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że najkorzystniej będzie postawić Fina, możliwie jak najszybciej, ponieważ on jest dosyć dobry. Chociaż z drugiej strony pokusiłbym się o Jake'a na przykład na początku. Trochę więcej golda musimy dozbierać, bo Fina już byśmy mogli postawić. Ale Jake wydaje mi się, chociaż on ma średni attack speed, a nie wiem, czy on sobie wtedy z szybkimi balonami dobrze poradzi, nie? To jest o to pytanie, ale postawię go, bo on jest w sumie spoko, ja go lubię bardzo jako postać tutaj. No, widzę, że radzi sobie nie najgorzej, jeszcze ten damage obszarowy.
Jake jest bardzo dobry w zwarciu, jeśli chodzi o grupy balonów, z tego co zdążyłem zauważyć. Może się mylę. On jest ogólnie dobry, taki niszczyciel baloników. Ale Fina też warto będzie postawić, chociażby przez fakt, że mam na nim drugi level. Jeśli chodzi o Ice Knighta, to ja tak wiecie, tak będę pewnie rzadko go używał. Nie wiem dlaczego, zazwyczaj rzadko używam takich postaci, które zamrażają. Nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić. Exfoot. Okej, weźmy sobie. To pierdnięcie też jest okej, ale chyba je sobie na razie odpuścimy. Weźmiemy Long Range. Long Range, More Darts i chyba More Darts. Nie będziemy sobie szli, chociaż nie, podniszczenie pancerza też warto pójść. Okej, potrzebuję jeszcze tego, no dużo, dużo rzeczy. Jeszcze bardzo dużo ulepszeń w sumie potrzebuję, spory ilości, ale spoko, no mamy dopiero siódmą rundę, tak? Więc zanim my doturlamy się do tej 30, to trochę czasu minie. Okej, trochę irytujące jest to, że te baloniki zaczynają lecieć stamtąd, w sensie tutaj. I wiecie, trochę zajmuje jakby, jest spory odstęp między poszczególnymi rundami, bo no przez to, że zanim one się tu doturlają, no to trochę czasu minie. Okej, ale w sumie idzie naprawdę dobrze, w sensie pamiętam, że jak zaczynałem, jak grałem z Finnem zamiast z Jake'iem, to jednak ten w pewnym momencie miałem taki, że baloniki się coś tam przedostawały, a tu widzę, że ten naprawdę sobie świetnie radzi. No, z drugiej strony jest też troszeczkę wiadomo, jest też, chociaż teraz też się przedostają, to w sumie nie wiadomo. Oczywiście weźmy to. I jeszcze to można za 250 kupić, jak tylko będę mógł, zwiększoną prędkość ataku. Ogólnie zwiększyliśmy przebijalność naszego mieczyka, jakby ktoś nie pamiętał, co robią poszczególne upgrade'y, to ja klasycznie czasem mówię. Okej, w sumie tylko tego nie mogę kupić, tego, tego i tego. A ten skill wymaga czegoś w ekwipunku. O, ten wymaga blisko tej babki Bubblegana. Właśnie pamiętałem, że coś było takiego, że wymagało blisko jakiejś tej... w sensie tej Princess Bubblegum, księżniczki. Tylko nie pamiętałem właśnie, co to takiego było, a teraz to już wiemy. Mała Prepera nie ma potrzeby, bo już wiemy, że tutaj nie będzie żadnych moabów na poziomie easy. I pyk, dajmy jej fajny zasięg. Większy zasięg. Jeśli chodzi właśnie, muszę kupić teraz parę ulepszeń tutaj, bo nie jestem w stanie bić kamo i nawet nie jestem w stanie bić również balonów z kamo pan... Znaczy, kamo pancerz mnie nie zaskoczy, ale samo kamo muszę jednak być w stanie bić. I na pewno też Mordarts by mi się przydało, bo jednak tylko on jest w stanie aktualnie bić kamo. Znaczy, aktualnie to nikt nie jest w stanie. Ale spokojnie, 16 runda to widzę, że jeszcze nie. Fajne jest to, że te bronie są na nich jakby widoczne, że się zmieniają po prostu im te bronie. To jest na pewno spoko sprawa. Moim skromnym zdaniem to jest bardzo fajna sprawa. More darts. Jak najbardziej. W tym momencie. Bez pancerza oczywiście. Chociaż w sumie to niszczenie pancerza mogłoby się przydać. Dobra, przyda się. Niech będzie. Też później lecą balony z pancerzem, więc to się jak najbardziej przyda. Okej, weźmy może trochę większy rozprysk. Tej gumy. Żeby więcej balonów było spowolnionych. No na razie radzimy sobie moim zdaniem całkiem miodnie, chciałoby się rzec. 21 runda, już 22. Idzie naprawdę spoko. Mogę nawet sobie coś postawić, ale na razie wolę się skupić na ulepszeniach tutaj. Co to robiło? Aha, bohaterzy w zasięgu dostają zwiększony zasięg i pierce, i przebijalność. O, ciekawa sprawa. Ja na razie pójdę w to zdejmowanie camo. Bloom Science. Okej. To już czytałem, że robi większy damage dla ceramików i moabów. Weźmy większy przebijalność dla charakterów w okolicy, to się wydaje całkiem ciekawym ulepszeniem. W sumie już za wiele nie mam do kupienia, ciekawe czy tu jest farma. Tak mnie naszła teraz taka ten refleksja, ciekawe czy w tej części baloników jest farma. Ciekawe też w ogóle jakie są nagrody za te epickie skrzynki, w ogóle, bo my na razie odbieramy te najsłabsze, ale jakby jakie są nagrody za te epickie skrzynki, to jest też dla mnie ciekawa sprawa. Tylko jest już prawie druga w nocy. Oj, Filip, a jeszcze filmy będę nazywał i takie tam rzeczy. To mi zejdzie jak nic do wpół do czwartej może nawet. Zobaczymy. Oj. Na szczęście przeżyję, ale...
Muszę ją na strong przestawić. Strong, bloom science. Okej, okay, to mi jest niepotrzebne. Attack faster, to mi się bardzo przyda. Bo ona w tym momencie po prostu nie przestała nadążać. Jake'a chciałem ulepszyć. Wydaje mi się, że może się przydać. A postawmy tego słonia. A jednak się już nie da. Jak mamy skrzynkę do otworzenia, zobaczmy. Co więc czeka na nas w skrzynce? 22 coiny. Candy, wish orb, ale zwykły wish orb. Już nie ma żadnego takiego fajnego. Dobrze, home. Odpalmy sobie at once. Okej, bohater może trzymać 3 trinkety za jednym razem. I nie zdążyłem dalej przeczytać. Okej, we can use your help. Okej, przyda się twoja pomoc. Moglibyśmy wykorzystać twoją pomoc, nie wiem. Okej, baloniki biorą... O, przekonują po prostu Max, żeby dołączyła do jego drużyny. Ona nie chce dołączyć do naszej grupy. Ten się pyta, czy jest prawdziwym piratem. No i zdecydowała się pomóc. Batten, down the hatches. Hatches to jest topór, down, ale down, na dół, nie wiem o co chodzi. To czas, żeby nakarmić ryby. No wiecie, w sensie taki, tak się mówi. Can place on the water, fajnie, mamy statek. Okej, spoko. O, kolejny poziom. Więcej starting cash. Fajnie, tap to collect, super, mamy skrzynkę do otworzenia. Pyk, i co w samej skrzynce na nas czeka? 100 coinów, 4 gemy. O, meatballsy, będziemy mogli Jake'a na kolejny poziom. Wish orb, jakieś coś tam, nowy power. Nie wiem co on robi, ale mamy fajnego wish orba na pewno. Z samymi epickimi itemami, więc go sobie oczywiście otwórzmy. Aha, najpierw ten zwykły. Choose your loot. 1 damage to camo balloons. Pierce. 1 damage do camo balonów, proszę. Keep. Max dostanie to, no bo on najczęściej widzi camo balony. W sensie, no jest taką aktualnie moją wieżyczką, że głównie go stałem, jak widzę. Okej, teraz pytanie, co jest? Okej, okay, rare to jest rzadsze na pewno. Gives frozen popping and plus 1 damage to frozen balloons. Aha, odblokuje upgrade u Ice Kinga, daje 10% do zasięgu oraz zamrożone balony dostają plus 1 damage'a. Ale tu jest też coś ciekawe. Pierce plus 3. Candy microphone. No dobrze, weźmy ciebie. A to jest trinket, okej. Okay. Pirate head. Plus 1 do przebijania dla tej co teraz zdobyliśmy. Okej, okay, moi drodzy. Tu widzę, mamy w ogóle jakąś dalszą część. Wydaje mi się, że teraz fajnie byłoby się na pewno skupić. W ogóle tu chyba mamy achievementy, tak? Dobrze widzę? Collect, no jasne, możemy odebrać sobie trochę. Okej, okay, mamy Wish Orba do odebrania, ale to może w kolejnym odcinku. Complete 5 adventures, okej. Okay. Tu 3 przygody skompletowaliśmy. Okej, okay, no dobra, no to co, zostaje tylko ubrać w te weaponsy, w sensie wiecie, no, dorzucić tych. Wow, dwa, nie podoba mi się, bardzo dużo rzeczy można zrobić. Aha, no bo mamy dwa trinkety, okej, okay, to dlatego po prostu wyświetla dwa. No to ty na pewno, tobie daję to. Okej, okay, to w sumie żadna filozofia i teraz lecimy do Ice Knighta i mu dajemy, bo to jest dla niego typowo trinket. Świetnie. Czy może wziąć jakiegoś towarzysza? Nie może. Dobra, w sumie zastanawiam się, za co ja mogę zrobić za te pieniądze, które tu mam. Właśnie, Jake ma u mnie pewnie kolejny poziom. Właśnie, level up Jake, okej, okay, level upować trzeba ręcznie. Co dostałeś, Jake? Level up. Plus jeden trinket może mieć. Okej, okay, upgrade, został upgrade. W sensie dostał upgrade upgrade'ów. Jakkolwiek to nie brzmi. Ciekawe jak wyglądają teraz jego statystyki. Dalej ma damage 1, ale po prostu więcej mu dają jego ulepszenia. Okej, okay, rozumiem, fajnie. To jest spoko sprawa. Fajnie, że mamy drugiego bohatera na poziom drugi. No i teraz nie wiem w sumie, gdzie by tu sobie dalej pójść, ale no nad tym się zastanowię.
Okej, okay, wait. Okej, okay, przez przypadek nacisnąłem coś, czego nie chciałem nacisnąć. Czyli Finn Adventure Pack. Remove forced ads. Okej, okay, ja bym bardzo chciał removnąć reklamy, gdyby się dało. Ciekawe, czy w sumie... Zaraz zobaczymy. Sklep. Wish Orbs. Charakter Games. Gold Coin Stars. Nie ma nigdzie usunięcia reklam. Dobra, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. To tyle, 35 minut. Także mam nadzieję, że odcinek wyszedł spoko. I cóż, do następnego. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia wam życzę oczywiście i cześć, do następnych.